Cześć, siemano. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czego na Magu nigdy nie macie dosyć, czyli o pieniążkach. No, jest to druga rzecz, której nigdy nie jest dosyć, bo oczywiście na pierwszym miejscu zawsze jest Magic Level, ale to temat na inny odcinek. Omówimy sobie dzisiaj top 5 ekspowisk do profitowania magiem. Oczywiście według mojej opinii, więc jeśli macie jakieś własne propozycje, to podzielcie się tym w komentarzu. Na pierwszy ogień idą Glot Bandity. Jest to miejscówka na najniższy poziom, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ myślę, że można tutaj z powodzeniem expić już od 130 poziomu około. Oczywiście na takim levelu musimy się uzbroić w bardzo dużo odporności na obrażenia fizyczne, czy jakiś Dwarven Armor, Dwarven Legii, jakiś Demon Shield, Demon Helmet i tego typu itemki będą jak najbardziej pomocne, ponieważ Glot Bandity biją tylko i wyłącznie z obrażeń fizycznych. A profit jest tu naprawdę niezły, ponieważ około 150 levela robiłem tutaj jakieś 200k profitu na godzinę, więc myślę, że to całkiem niezły wynik. Profit, jaki możemy tutaj wykręcić, myślę, że oscyluje pomiędzy 250 a 450k na godzinę. Oczywiście zależy to od waszego levela, magic levela i szczęścia. Aczkolwiek jest to jedna z miejscówek, na której ten profit jest w miarę regularny. Ponieważ te itemki, które tutaj wypadają, nie są może dużo warte, ale lecą bardzo często. Dlatego jeśli na przykład przez pierwszą, drugą, trzecią godzinę zrobicie tutaj 300k profitu na godzinę, no to mniej więcej taki profit będziecie tutaj zazwyczaj osiągać, ponieważ nie ma tutaj dużego zróżnicowania i te itemki wypadają naprawdę regularnie. Dodatkowo ekspowisko jest bardzo blisko miasta, więc jeśli będzie wam brakowało kapa, zawsze możecie zrobić szybki refill. Co na niskopoziomowym magu jest dużą zaletą według mnie. A co najlepsze, nie musimy sprzedawać lota po każdym huncie, ponieważ dużą część itemów możemy sprzedać od razu u Flinta, dzięki czemu będziemy mieć gotówkę na następny hunt, a resztę możemy wrzucić do depo i zostawić na później. Kolejny przystanek to Carnivory w Port Hope. Wybijałem się tutaj od 250 poziomu, ponieważ taki wymóg jest na bramce levelowej. I ubieramy się całkowicie od ziemi, ponieważ to główne źródło obrażeń zadawanych przez te potwory. Cały hunt odbywa się na pierwszym i drugim poziomie, ponieważ te dwa są najbardziej po prostu opłacalne. Trzeci poziom tak naprawdę nie jest opłacalny w hunceniu. Ja na niego schodziłem dlatego, że raz, że na moim levelu resp mi nie wyrabiał na dwóch poziomach, a dwa, że zależało mi też na wbiciu bestialki. Tutaj podobnie jak na Glot Banditach, dużym plusem jest to, że wypada bardzo dużo niedrogich itemów, dzięki czemu ten lot jest w miarę systematyczny i nie zależy tak naprawdę tak bardzo od szczęścia. Wiadomo, jeśli mamy więcej szczęścia, wyciągniemy nieco więcej profitu na godzinę. Jednak w momencie, kiedy te itemy i tak lecą bardzo często, no to ten profit jest w miarę usystematyzowany. No a tutaj możemy zrobić naprawdę dobry profit, bo myślę, że między 400 a 600k na godzinę jest jak najbardziej do wykręcenia. Także warto się tutaj przejść. Może nie ma jakiegoś super expa, ale pieniążki są naprawdę dobre. Największym minusem tej miejscówki jest to, że lot, który tutaj wypada, jest dosyć ciężki, dlatego pamiętajcie, że wybierając się tutaj należy zostawić sobie no te przynajmniej 1500 kapa, bo inaczej no nie ma szans, żebyście długo pochucili, bo po prostu tego kapa braknie. Ja przyszedłem tutaj z około 2500 i nie wystarczyło mi to na pełną godzinę tak naprawdę. Gdybym miał go troszkę więcej, to profit, który tu wykręciłem w ciągu godziny, byłby jeszcze wyższy, a tak to pod koniec już musiałem borykać się z problemami z kapem. Naszym trzecim przystankiem są Vera Liony. Jest to miejscówka dodana w ostatnim summer update'cie i jest to w tej chwili jedna z najbardziej profitowych miejscówek ogólnie. Myślę, że możemy wybrać się tutaj w okolicach 300 poziomu magiem, jednak no musimy uważać. Ubieramy się w dużo odporności od ognia i dużo odporności od świętości, no bo to dwa żywioły, które tutaj dominują. Jednak przede wszystkim musimy się skoncentrować na tym, aby nie dać się sterpować. No bo jeśli na 300 poziomie sterpuje nas klata Vera Lionów, to po prostu zostaniemy wystrzeleni. Jednak no tutaj przede wszystkim lot jest bardzo, bardzo stabilny. Średnio za każdym razem, jak tutaj przychodziłem, robiłem około 500, 600 nawet ponad k na godzinę.
Około zawsze było, nawet jeśli wpadłem tylko na 30 minut, no to około 300k zawsze wynosiłem. Niestety ma też swoje minusy. Lod jest tutaj bardzo ciężki, przez co wysiedzenie tutaj magiem całej godziny jest naprawdę problematyczne i wydaje mi się, że bardziej nadaje się na miejscówka dla paladynów i knightów, ale jak najbardziej magiem też naprawdę warto tutaj przyjść, żeby przyprofitować. I jeśli mam być szczery, to ta miejscówka jest chyba najbardziej niezbalansowana z tych, które będą w tym filmiku pokazane, ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo dobry profit, do tego całkiem niezły exp i relatywnie niski poziom trudności, przez co zachęcam do odwiedzenia tej lokalizacji. Myślę, że warto też wyrzucić sobie Warhammery z lotingu, ponieważ ja je zbierałem i ten cap też był mega szybko u mnie zapychany. Jeśli nie będziecie ich zbierać, profit pewnie będzie troszkę niższy, ale na pewno dużo, dużo dłużej tutaj będziecie w stanie wysiedzieć. Kolejne pozycje na mojej liście będą Gazelle Spectre w Port Hope. Jest to miejscówka, do której sam długo nie mogłem się przekonać ze względu na to, że jest bardzo oblegana i bardzo często to są kolejki i kłótnie. Osobiście chyba 3 dni zajęło mi dostanie się tutaj, żeby nakręcić ten materiał. Mimo to profit tutaj jest bardzo dobry i całkiem niezły exp. Co do bardzo dużych plusów tej miejscówki, to to, że po pierwsze jest blisko miasta, po drugie lot jest bardzo lekki, więc nie mamy problemu tak dużego tutaj z kapem. Jednak lot niestety jest zależny od tego, ile heksagonal rubi nam wypadnie tutaj, bo jeśli mamy pecha, to ten lot będzie dużo, dużo niższy, a jeśli mamy szczęście, to możemy wyciągnąć tu nawet grubo powyżej 600, nawet 1kk na godzinę, myślę, że jest tutaj realne. No ale mi udało się akurat, jak zobaczycie na materiale, wyciągnąć tutaj około 600k w ciągu jednogodzinnego hunta. Ubieramy się tutaj na ogień oraz do tego jeszcze warto dodać coś na Life Draina, ponieważ jeden z ataków tych potworów dystansowych jest właśnie z tego typu obrażeń. Dodatkowo no oczywiście musimy uważać, żeby nie strepować się, zwłaszcza na klacie, gdzie mamy 3 terna Tursusy, ponieważ no zapewne skończy się to naszą śmiercią. Co do samego dostępu, expić tutaj możemy od bodajże 150 poziomu, jednak oczywiście tego solo przynajmniej nie polecam. Jak najbardziej możemy przyjść tutaj do Ida, na przykład duo z Knightem na tym 150 poziomie i będziemy mieć tu naprawdę mega zadymisty exp i do tego jeszcze świetny profit. A jeśli chodzi o expienie tutaj solo, to jednak myślę, że tak około 400 poziomu, żeby to było przyjemne i bezpieczne. Aczkolwiek myślę, że od 300 też spokojnie powinniście dać tutaj sobie radę, oczywiście wtedy ten profit na pewno będzie niższy, no. Ale jak najbardziej zachęcam do odwiedzenia tej lokalizacji, no bo naprawdę warto. I na sam koniec zostawiłem miejscówkę, którą osobiście bardzo lubię huncić duo z Knightem, ale oczywiście możemy też bić ją solo i robić to naprawdę fajny profit. Chodzi konkretnie o Falcon Bastion. Dokładnie to o podziemia tam obok Oberona. Profit tutaj jest naprawdę mega dobry. Exp jest nie najgorszy. Oczywiście szału nie ma. Jednak największym problemem tej miejscówki jest to, że profitujemy tu głównie na grubym locie, czyli MMS-kach, Golden Armorach i tego typu przedmiotach. No i profit tak naprawdę zależy tutaj głównie od szczęścia, bo zdarza się, że będziemy mieć 300k profitu po 15 minutach, a 500 po godzinie, więc no jest bardzo zróżnicowany. Żeby wam zobrazować jak bardzo, ja na tym huncie zrobiłem tutaj prawie 600k profitu, a nie wypadł mi ani jeden Golden Armor i ani jeden Demon Bone Amulet, które lecą tu naprawdę często. A mimo to zrobiłem 600k na samych MMS-kach i innych przedmiotach, które tutaj wypadają. No oczywiście, wypada też dużo Creature Productów, a raczej nawet bardziej bym powiedział, że kosztowności niż Creature Productów, na których też jest profit. No ale najbardziej profit podbijają nam właśnie te grube, drogie itemki typu właśnie MMS-ki, Golden Armory, Demon Bone, Amulety i Heavy Mace'y i tym podobne.
No, też lot tutaj jest ciężki, więc musimy się przygotować na to, że musimy mieć kapa, żeby zbierać ten lot. A do miasta i do Efilu jest dosyć daleko, więc nie możemy sobie wyskoczyć w każdej chwili. Zwłaszcza, że droga też nie jest prosta. Ubieramy się przede wszystkim na obrażenia fizyczne i na obrażenia od energii. Można dodać też coś na obrażenia od świętości, aczkolwiek ze świętości falkony biją głównie wave'y. Czyli przeważnie dostaniemy te obrażenia, kiedy zostaniemy sterpowani, a jak zostaniemy sterpowani, to jesteśmy po prostu martwi i tutaj nie ma co się nawet oszukiwać. Tak jak mówiłem, profit tutaj może się wahać między 400 a 1 kk na godzinę. No, wszystko zależy tutaj tak naprawdę od naszego szczęścia. Ja osobiście lubię tutaj huncić, chociaż nawet w trakcie kręcenia tego materiału kilka razy byłem bliski śmierci. Jeszcze w ramach podsumowania myślę, że warto dodać, że jeśli chodzi o Glot Bandity, czy Karniwory, czy Wery Liony, te mobki mają naprawdę mało HP i tam czarmy nie są tak bardzo potrzebne i na materiałach, które tutaj widzieliście, nie miałem odpalonych na nie czarmy. Jednak jeśli chodzi o Gazer Spectre, czy Falcony, a zwłaszcza Falcony, no to tam uważam, że iść bez czarmów to jest po prostu męka i nie ma to sensu. O ile jeszcze na Spectrach bez czarmów jest jeszcze w miarę okej, o tyle na Falconach bez czarmu to jest rzeźnia, bo mają one bardzo dużo HP, bije się bardzo długo i czarmy podnoszą tam profit oraz expa w kosmiczny sposób. Także jeśli nie macie tam czarmów, radzę najpierw pójść całym teamem lub chociaż przynajmniej na przykład z knightem, żeby wbić te czarmy, a potem będziecie mogli sobie tam fajnie solo profitować. Osobiście nie przepadam za jakimkolwiek expieniem solo, ale jeśli już chodzi o profitowanie, myślę, że te 5 miejscówek to naprawdę dobre opcje. Oczywiście to są moje subiektywne opinie i wszystkie liczby, które tutaj zobaczycie, są po prostu z mojego huntu, który nagrałem, no i też z doświadczenia na innych huntach, które tutaj odbyłem. Także wy możecie kręcić tu w zależności od levela waszego skilla oraz z Magic Levela więcej bądź mniej na godzinę. Aczkolwiek oczywiście podzielcie się w komentarzach, jakie wyniki wy tutaj wykręcacie oraz jakie są wasze ulubione miejscówki do robienia profitu magiem. Być może ja się nauczę czegoś od was. Także dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji oraz jeśli materiał się podobał, zostawcie lajka lub łapkę w dół, jeśli wam się nie podobał. Także życzę wszystkim wesołych świąt, wszystkiego dobrego i cześć. Do zobaczenia w następnych materiałach.